Push your arm into the heart. O kurde, czyżbym teraz miał dylemat? Czy zabić to, czy nie? Wiecie co? Ja to zrobię. Bo widać, że to brzmi ogólnie sensownie, racjonalnie i to generalnie właściwie ten cały syf sprawił, że ten cały syf sprawił, że stało się co się stało. O, nie mam ręki. Ta reakcja. O, nie mam ręki. Fajnie. No i co? Please, I did what you wanted. Did good, Simon. But you can't leave. The only way to make sure that WoW stays dead is to destroy the only one who's immune to the new pattern. Don't worry. I'll make it quick. Oh God! What? The... Co tu się... To coś się chyba tak porządnie wściekło. O, dobra, tam są drzwi. Dobra, drzwi. Dawaj, otwieraj, otwieraj, otwieraj. Otwieraj to, otwieraj, samo, dawaj. Dobra. Idzie. No, dawaj. Idź. Dobra, jest, idziemy. Dobra, mam nadzieję, że udało się chociaż w pewnym stopniu powstrzymać tego całego... O, fuck. Simon, powiem krótko. Spierdalamy! To mnie goni? Nie no, ewidentnie mnie goni. Słychać od razu, jakie to wścieknięte jest. O fuck. A, chwila, apteka. Z apteki to ja bardzo chętnie skorzystam. Mhm. Okej. Dobra. To już wszystko myślę mniej więcej w miarę pod... No nie, nie do końca pod kontrolą. Bo jeszcze tam jest ten dziabąk. Ale spoko, damy radę. Tutaj jest światło, czujemy się względnie bezpieczni. Więc teraz wszystko, co możemy zrobić, to... Fuck. Nie zbliżaj się do mnie, poczwaro. Ani mi się waż. Ani mi się... Au! Aha. Spoci. No dawaj, Simon. Damy radę. Idź! Idź! Szybko! Coraz bliżej! Jesteśmy tak bliziutko! Dalej, Simon! Dawaj! Dawaj! Już prawie! Almost! Już tak blisko! Blisko! Bardzo! Dalej, 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 dalej! Fuck, to jest chyba zamknięte. Nie, to nie jest zamknięte. Co to jest? A, okej. Dobra, rozumiem. O fuck. To tu krąży cały czas teraz w tym momencie. Aha, dobra. Rozumiem. I to za mną wleci teraz, tak? No świetnie. Dobra, shut the door. Dobra, niestety nie ma jak szatnąć Dora. A nie, jest jednak. Dobra, przygłużą mi klucz, szybko. Pora wyrównać ciśnienia. Jezu, udało się to ogarnąć. Ale to całe wow, co tam było. Jezu, jakie to dupne było. No ale patrzcie, jak się fajnie pokazuje. Wyrównywanie ciśnień, teraz opróżnianie śluzy. W sumie to chyba tak trochę fajnie być robotem. Bo jak jest taka nagła zmiana ciśnienia, to ci nawet głowa nie boli, ani nic. Więc to może być całkiem spoko sprawa. Tak moim skromnym zdaniem. Dobra, teraz poproszę o otwarcie tego. Aha. So has to be Phi, right? Hope the Ark made it here in one piece. Oby. Bo się trochę wkurzy, jak się okaże, że jednak nie. Dobra, tu zamknięte. Tutaj pokój kontrolny. Tutaj... A! Właśnie! Takie coś możemy zrobić. Christ, what the hell happened to your arm? It's complicated. I just need to know one thing. I'll have both my arms in the Ark, right? Yes, of course. Are you okay though? Can you do stuff? Yeah. Let's just get this over with. Did you find the Ark? Yep. I did, but I kind of lost it on my way here on an automated tram thing headed to Phi, so it should be around somewhere. That's great. Let's go get it. Easy. A przynajmniej mam tylko nadzieję, że easy. Tylko wiecie co? Oczywista oczywistość, przydałaby się apteka. Dobra, to gdzie jest? TT1, ładownia Phi, zawartość Arka. Stan wymaga ręcznego rozładunku. Ja pierdzielę, my to musimy wszystko przejść w tym momencie. Serio? A nie, wait a second, bo to chyba jest jakoś tak w miarę sensownie otwarte. Did you find out what happened to the Ark team? Not really. For some reason they didn't go through with the launch, so they took the Ark back to town. I hope everything's okay with the space gun. Yeah, I doubt I'll be able to repair one of those. Dobra, wygląda to, że to już wszystko, co chcieli powiedzieć. Ale miejmy chociaż nadzieję, że ten cały ładunek nie będzie już taki mega problematyczny. Dobra, gdzie jest Arka? Nie wiem, gdzie jest Arka, ale za to wiem, że jest tutaj apteka, która mi się przyda. I miejmy nadzieję, że to będzie już ostatni raz, kiedy ta apteka będzie potrzebna. I w ogóle ja tu myślałem, że ten... This feels like the longest day of my life. Has it just been one day? I have no idea. Our time together is a confusing patchwork of moments to me. What time is it then? What day? It's May 11th, 2104, 3:30 AM, but I don't remember when we started. Spoko. Aha. Teraz wyłączyliśmy to. I nie zgadnę, trzeba odpalić coś innego właśnie za pomocą tego staffu. You know, I woke up in my bed today. It just happens to have happened 100 years ago. Sounds like a riddle. It does. I woke up in my bed today, 100 years ago. Who am I? All right, found the Ark. Good job, Simon. Now we just need to find the assembly space so we can stuff the Ark into a shell. Dobra, czy to będzie problemem? Zobaczymy. Czy to będzie problemem, czy niekoniecznie. Gdzie jest miejsce montażu? Miejsce montażu. Tu są jakieś drzwi. It's crazy to think where I am. Not only is this the future, it's in the middle of the sea. I know nothing of this time or what the world looks like. Not much to brag about now. Before the comet, I guess it was okay. Yeah. Better not oversell it. Might change my mind about the Ark. You seriously not going to tell me what happened to your arm? I had to make a quick stop at Site Alpha to help kill the WoW. What? How? Why? Stop it from torturing the memory of humanity. Okay, let's just get back to work. No, Caffrey się strasznie przyjęła tym, co się stało. Może ona podświadomie też chciała, żeby żeby właśnie się pozbyć tego całego wow? Może to ona właśnie była tą osobą, o której wspominał ten tajemniczy jegomość, który był Slendermanem, którego właśnie to całe wow pożarło? A, tutaj to jest. Dobra, zobaczmy. A, tutaj wszystko działa, okej. Wykryto nam ładunek. Zamykanie ładunku. To pora go wystrzelić. I co, mam się teraz zwrócić, czy coś? Pocisk zabezpieczony. Is that it? I'm really not that familiar with guns of any size. Oh, here we go. All systems say go. Lock and load. Come back up and we'll head out to the gun. Dobra. Wracam na górę. Ale coś czuję, że w razie czego się jeszcze może przydać. Ten cały akumulator, który właśnie wziąłem. Takie mam dziwne wrażenie. Ciach. Ciach. Już prawie jesteśmy. Chyba nie do końca był potrzebny, tak mam wrażenie. Now what? Now we just need to get the shell into the gun and then kaboom. Aren't you forgetting something? How are you gonna get us on board the Ark? Don't we need to make another scan? Oh, don't you worry. You don't operate something like the Omega Space Gun with your bare hands. You mean it's a pilot seat? Like back at Omicron? Yes, and we can use it to transfer you to the Ark while operating the gun. Two birds and all that. Now, take the Omnitool and plug it in next to the seat and I'll guide you through the final steps. No dobra. A, i to tam się znajduje. No jest, wyrzut na zdecydowanie. Dobra, to otwórzmy to. Aha, i teraz jeszcze znowu wyrównywanie tych ciśnień. Po raz kolejny procedury, które mnie już męczą. I nie zgadę, pewnie będzie jeszcze coś mi chciał dowalić tam w ramach tego. A tak na pocieszenie. Dobra, miejmy to już po prostu z głowy. Wystrzelmy ten pocisk, wystrzelmy się razem z tą arką, a potem żyjmy długo i szczęśliwie. Tylko niech się najpierw te wrota otworzą. O kurde. Ten wytłumiony dźwięk to jednak jest spoko sprawa. Jak tutaj jest ten alarm tak po cichutku, nie zagłusza mnie jakoś specjalnie mocno. Super sprawa. Dobra. Open the door. And... Nie no, to wygląda... Nie, dobra, to miejsce wygląda jakby coś mnie miało tutaj jeszcze dowalić. Tak na sam koniec, tak, taki wielki finał. Takie grande finale, że tak to nazwę. Oh. I'll never get used to that. Guess you won't have to. Not after this is over. Right. Have a seat. Dobra. Się zrobi. Moja droga. Comfortable? As good as it's gonna get. Okay, I'll activate the seat. You should be able to use the machines to load the bullet you assembled. How do you operate this thing? Don't know, I never tried this one. But pilot seats are notoriously easy to use, so it shouldn't be a problem. Wow, to ja mam tym sterować? Wow. A, okej. Okay. Aha, dobra, przytrzymać to trzeba. I... okej, okay, trawię. Już wszystko rozumiem, jak najbardziej. Prościzna. Aha, takie coś. No i co, i sprawa załatwiona. Tyle w temacie. Everything is ready now. Okay, ready when you are. Just hit the button. We need to transfer our minds to the Ark. We also need to make sure it launches at all, so I tied them to a single switch. Just push the button and we're off. Jesteś pewna, że to zadziała? Jesteś tak na 100% pewna? Ale tak absolutnie? Tak serio, serio? What are you waiting for? No właśnie. Spoko, spoko. Dobra, no to, moi drodzy, pora wystrzelić ten szojs, także... Aha, dobra. Here we go. No turning back. Thank you, Simon. Don't mention it. It's an amazing thing you did. And I want you to know I appreciate it. Time. 20 seconds. What's the matter with the upload? Just give it a second. Thought you guys would have better bandwidth. No dalej. Katrin? Katrin, może to przyspiesz? Halo, Katrin? Go, go, go! Dobra, pykło. Wszystko gotowe, ale... Ale nadal siedzimy w miejscu. Still here. Catherine? Catherine? I'm here. What the hell happened? What went wrong? Nothing. They're out there. Jak to oni? We're here. No. We were getting on the Ark. I saw it. It finished loading just before it launched. Yeah, I saw. Then why are we still here? Simon, I can't keep telling you how it works. You won't listen. You know why we're here. You were copied onto the Ark. You just didn't carry over. You lost the coin toss. We both did. Just like Simon and Omicron. Just like the man who died in Toronto 100 years ago. No, no, no. This is bullshit. We came all this way. We launched the ark. Czekajcie, czyli... I know it sucks, but our copies are up. Aha, czyli kolejny Simon poleciał na Arkę. Razem z Arką. Are you crazy? We're gonna die down here with those fuckers living at large on a spaceship. They're not us. They're not us. I'm sorry you feel that way, Simon. I'm proud of what we did. We made sure that something of the hundreds of thousands of years of human history survives, that something lives on. No. Fuck this. Fuck this. Fuck you. Fuck you, Catherine, you lied! And I believed in you, I trusted you! You said we're getting on the fucking Ark! We are on the Ark, you idiot! I didn't lie! I can't be responsible for your goddamn ignorance! You fuck! Catherine? Please don't leave me alone. Catherine? Catherine? No i wygląda na to, moi drodzy, że to już jest koniec naszej przygody z grą SOMA. Tak się właśnie ta gra kończy w tym momencie. Simon jeden został bez ręki. Znaczy nie. Ile tu już tych Simonów było? Jeden Simon został w Toronto i nie wiadomo, co się z nim stało. Został on tam 100 lat temu. Drugi Simon został właśnie w tamtej jednej stacji, tam gdzie wymienialiśmy strój. Całkiem niedawno jeszcze zresztą. Trzeci Simon został się teraz tutaj w tej bazie, razem z Catherine, a czwarty Simon został wystrzelony w Arce. O, żeż kurde! No nie powiem, ale strasznie zagmatwane jest teraz w tym momencie. 4 Simonów w tym momencie mamy, z czego jeden wiedzie dostatnie życie prawdopodobnie. Zresztą nie wiadomo, jakie on wiedzie życie, może Tarka to tylko mistyfikacja? Że tam niby jest tam wszystko w porządku, a tymczasem... no... a tymczasem to wszystko jest bójda? Że ja pierdzielę! Gra w sumie porusza dość ciekawą kwestię, a mianowicie kwestię klonowania ludzi. Chociaż w sumie nie mieliśmy tutaj do czynienia z takim stricte klonowaniem ludzi, tylko właściwie tak jakby kopiowaniem ich, zgrywaniu ich jakby pamięci, osobowości i wszystkiego na jakiś dysk, a potem możliwość ciągłego przegrywania ich na potem możliwość przegrywania ich do kolejnych ciał, gdzie by mogli wieść normalne życie, takie spokojne, jak do tej pory, jak gdyby nigdy nic. O, żeż kurde. Tutaj to jest kwestia naprawdę... wow! W sensie nie to wow, co tam było tutaj wszędzie dookoła, tylko takie wow w sensie, że... o kurde! Ja pierdzielę, no... sporo tutaj jest takich kwestii właśnie związanych z tym tematem. Z kwestią klonowania ludzi. Czy to jest aby akceptowalne? Czy to jest do przyjęcia? Ja pierdzielę. Tutaj jest no naprawdę... no, ogromna zagwozdka. Nie wiem, kurde, ja może do MacMakera napiszę albo coś, żeby może, nie wiem, żebyśmy jakoś ogarnęli razem teorię właśnie dotyczącą tego właśnie klonowania ludzi, jak to dokładnie działa. Kurde, bo to jest temat na naprawdę niezłą teorię. Jak to rozgryźć? Chociaż z drugiej strony... no cóż, niby tutaj w grze wszystko zostało wyjaśnione, ale tak, żeby to wyjaśnić tak bardziej na papierze. Żeby tam wszystko było jasne, takie dokładne albo coś. Kurde. Powiem wam, że teraz mam w tym momencie rozkminę i to taką porządną. Ale co do samej gry. Co do samej gry, no to powiem tak. Klimat jest porządny, naprawdę. Było naprawdę parę momentów, gdzie się serio bałem. Okej, mamy zapis. Gdzie ja kurde jestem? Mam spodnie. Mam buty. Mam normalne ręce! Ludzkie ręce! Ja pierdzielę! I koszulę mam! Did it work? Bożeż, kurde. Normalnie just like that jest to siedzisko w tej jaskini. Gdzie można sobie usiąść? Światło słoneczne? Ja pierdzielę! O panie, kurde! Liście, drzewa, rzeczka, kwiatuszki, ściółeczka, kamyszki. Boże, nie no. Miło zobaczyć coś takiego przyjemnego po takich długich zmaganiach z tą grą. Wow. Naprawdę relaksujące, zaiste. Ale dobra, co do samej gry, to co mogę powiedzieć? No, jakkolwiek tutaj można powiedzieć, że gra ma pewne problemy, jeśli chodzi o pomaganie graczowi, tak, jedno muszę tej produkcji naprawdę przyznać, mianowicie to, że jest klimat i jest strach przede wszystkim. Frictional Games po raz kolejny stanęło na wysokości zadania i stworzyło po Amnezji wyjątkowo straszną grę. Ankieta dotycząca kalibracji. Jeśli to czytasz, powieści przeniosłeś się do Arki. Ankieta ta została stworzona, by pozwolić twórcom lepiej zrozumieć twoje subiektywne doświadczenia i polepszyć twoje samopoczucie. Proszę wypełnić ankietę. Jak opisałbyś swoją kondycję fizyczną? Czuję się normalnie, czuję się wzmocniony, czuję się nieswojo. Czuję się jak klon, już nie jestem człowiekiem. Czuję się jak klon, już nie jestem człowiekiem. Czuję się wzmocniony, jestem lepszą wersją siebie. Czuję się nieswojo, jestem intruzem w obcym ciele. O kurde. Czy ja wiem? No, czuję się normalnie. Czy ja nie mogę wybrać opcji normalnie, czy... A, tu się zaznacza. Czy ja wiem? No, czuję się normalnie. Dobra, zobaczmy, co dalej. Jak opisałbyś swój stan psychiczny? Czuję oddzielenie umysłu od ciała. Czuję zmianę w charakterze, czuję się zagubiony, jakbym nie istniał. Oddzielenie umysłu od ciała, zmianę w charakterze. Czuję się zagubiony, jakbym nie istniał. Nie no, normalnie. Jak opisałbyś swoje zmysły? Czuję się bardziej wrażliwy, zdałeś sobie sprawę z własnego położenia. Czuję blokadę, jakby było zostały przytłumione jednego lub więcej naturalnych zmysłów. Zdaję sobie sprawę z własnego położenia. Wow, no po takich przygodach to raczej to drugie osobiście bym powiedział. Jak opisałbyś doznania dotyczące twojego nowego stanu? Jest przyjemnie, nie podoba mi się, coś jest nie tak, jest niepokojąco, wszystko wygląda sztucznie. Przygnębiające, nie mogę wyzbyć się uczucia sztuczności. Wszystko wygląda sztucznie, nie podoba mi się to, coś jest nie tak. Jest przyjemnie, no z jednej strony jest przyjemnie, ale z drugiej strony ten cały fotel, który się tam znajdował. Coś jest nie tak. Jesteś zmartwiony faktem, że nie jesteś już stricte człowiekiem? Nie, wszystko w porządku, trochę, czuję się zagubiony. Tak, opakuję poprzednią egzystencję, nie obchodzi mnie jaką formę przyjmę tak długo jak... Nie obchodzi mnie jaką formę przyjmę tak długo jak żyję. Dwójeczka. Jak odbierasz nowe wcielenie? Jest bezpośrednią kontynuacją poprzedniego ja, jako nowy rozdział mojego życia, ponowne narodziny, zupełnie nowe życie, jako coś zupełnie innego, nie mając nic wspólnego z moim poprzednim ja. No czwórka osobiście mi tutaj najbardziej pasuje. Dobra, co dalej? Myślisz, że warto będzie żyć w nowym wcieleniu? Tak, zupełnie jak w poprzednim życiu. Tak, ale na to mniejsze znaczenie, może odnajdziemy nowy sens istnienia w tym świecie. To jest bardzo ładna odpowiedź, która by się pokrywała z moimi przemyśleniami. Nie, jest to zbyt oderwane od rzeczywistości wszystkiego, co mi znajome. No nie wiadomo, nie wiem jak to będzie. Jak to mówił pewien znany wieszcz. Wolałbyś zostać usunięty z projektu i zaakceptować śmierć? Nie, może muszę pomyśleć o tym? Albo tak. Zaakceptować śmierć. No niby śmierć to jest naturalna kolej rzeczy. Dwójka wydaje mi się najbezpieczniejszą odpowiedzią. Dziękujemy za uczestnictwo. Zespół Arki. Twoje odpowiedzi zostały zapisane. Okej. A kiedy ja otrzymam wyniki? Nie, dobra. Koniec śmieszkowania i podziwiajmy. Rozkoszujmy się na razie widoczkami, które są... ładnie. Trochę taki Oblivion mam wrażenie. Osobiście tak uważam. Ale tam nagle jakieś miasto futurystyczne się rysuje, tam w oddali. O kurde. Przechylać się mogę. Tutaj coś jeszcze dodatkowo mogę zrobić? Nie. Żadnego przybliżania, oddalania, ani nic. Jezu. Dobra, chodźmy. Przebiegnijmy się. I pocieszmy się. Naszą wolnością. Freedom. Pocieszmy się razem. Okej, dobra, zobaczmy. Czy tam jest morze? A tam dalej są może góry? Fajnie by jakby były góry. Catherine? Catherine? Catherine! I can't believe we actually made it. Well, we did. I'm so relieved. It's okay, Simon. Everything's all right now. No okej, no to... Kurde, no. Czy to jest ziemia? Zniszczona właśnie w tym momencie? Czy dopiero zostanie zniszczona? No... Ta sonda wygląda to, że się już oddala. Prawdopodobnie się oddala. Nie no, ale ziemia ewidentnie wygląda jakby była zniszczona już. Koniec świata i te sprawy. Nie no, ogólnie już pomijam fakt, że sama w sobie gra porusza pewien problem, właśnie problem klonowania ludzi. Ale tak to sama w sobie, no, daje radę i to naprawdę daje radę. Czy mogę wam tu polecić? Jak najbardziej mogę wam polecić tę grę. No i cóż, i tak się kończy ogólnie właśnie cała sama w sobie SOMA. Seria ogólnie nie była dość popularna, jednakże mimo wszystko, no, fajnie, że było jednak mimo wszystko parę osób, które decydowały się na to, żeby tę serię właśnie oglądać. No i cóż, fajnie, że tę grę dokończyłem właśnie, że właśnie dla tych osób to zrobiłem. No i teraz, co mogę zrobić? Póki co, jeśli chodzi o następną serię, to tak. Jako, że mam za dużo serii ostatnio, chociaż nie. Brutal Doom jakiś czas temu skończyliśmy, na jakiś czas. Somę teraz skończyliśmy, więc... Nie no, na razie nie zaczynam jeszcze kolejnej serii. Zakończymy ją, myślę, po Fahrenheitie. Zaczniemy jakąś nową serię po Fahrenheitie, oczywiście, rzecz jasna. Ogólnie rzecz ujmując. No i co? Jak skończymy Fahrenheita, to zaczniemy. Ale co? To się dowiecie, jak już zaczniemy właśnie... Jak już właśnie skończymy Fahrenheita. Póki co, moi drodzy, to by było na tyle. Ja wam serdecznie, bardzo serdecznie dziękuję za uwagę. To była SOMA. Ja jestem Rezek, trzymajcie się i czołem!